także zapytać o leczenie wczesnego stadia raka piersi. Wczesna diagnoza i wczesne leczenie, no można powiedzieć, że to jest inwestycja, bo to jest jakby mniejsze koszty samej całej procedury. Czy pacjenci mogą spodziewać się zmian w leczeniu, jeżeli chodzi o ten obszar? Też nie mogę powiedzieć w tym zakresie, czy na pewno planujemy, że na lipiec jakieś zmiany zostaną uruchomione. Mam kilka rodzajów terapii w procesie. Dwa wskazania pembrolizumabu, z czego jedno jest pozytywnie ocenione i przez Radę Przejrzystości, i przez prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych. Także tylko i wyłącznie jest kwestia uzgodnienia ceny i tu już to przeszło przez Komisję Ekonomiczną, negatywne stanowisko wydała co do ceny. W drugim zakresie była opinia negatywna do jakości dowodów naukowych i przez prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznej, ale tu też będziemy pracowali, będziemy rozmawiali o łącznych negocjacjach tych dwóch wskazań. Jeszcze mamy z jednym producentem, de facto jeszcze dwa mamy wskazania, lek Tecentriq, który miał być w tym zakresie wprowadzony do refundacji, brakowało leku skojarzonego i być może producent też przystąpi do rozmów, żeby tą ostatecznie decyzję otrzymać. Także łącznie jest w sumie 5 terapii, które będziemy w maju negocjowali na listę lipcową. I nie tylko we wczesnym raku piersi, ale również są jeszcze dwie terapie w innym zakresie.